Po II wojnie światowej obszar Prus został przyznany Rzeczpospolitej. Zmieniono również jego starą oryginalną nazwę z Prus na Warmię i Mazury. Gdy sięgamy do historii tych terenów, dowiadujemy się, że ziemia ta od najdawniejszych czasów należała do kultury starożytnych Prusów, tych, których do dnia dzisiejszego błędnie myli się z niemieckimi Prusakami. Historia Prusów jest niesamowita. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że obszar Warmii i Mazur to część wspólnej historii Europy, kiedy jeszcze nie istniało państwo polskie. Szacuje się, że początki osadnictwa Prusów na tych ziemiach mogą być dużo starsze od epoki żelaza. Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie, co stało się z tym ludem i jak potoczyła się jego historia. Tereny Warmii i Mazur, Kłajpedy na Litwie, ziemi grodzieńskiej na Białorusi, region kaliningradzki to ziemie starożytnych Prusów. Przed podbojem Prus ich ziemia to około 42 tysiące km kwadratowych, z zaludnieniem około 5 osób na 1 km kwadratowy. Współcześnie sporządzona mapa przez Finów przedstawia rozmieszczenie ludności w środkowo-wschodniej Europie do roku 400 przed przybyciem Słowian. Terytorium Prusów sąsiaduje od wschodu z ludem ugrofińskim, a na zachodzie z Gotami. Najstarszymi mieszkańcami Prus mogli być Słowianie, którzy przybyli znad północy Morza Czarnego. Największe zasiedlenie tych ziem było podczas wędrówki ludów. W VIII wieku przed naszą erą do VI wieku naszej ery w wyniku wędrówek ludów następowały przemiany osadnicze i kulturowe. Wędrówki szły z Azji do Europy przez Kaukaz, Azję Mniejszą, również za Uralu. Były to wędrówki ludów zbiorowe, ale również pojedynczych grup. Pomimo precyzyjnych badań, tożsamości tych ludów nie zawsze wiedza została rozwikłana, ale dzięki rozwojowi nauki, a szczególnie genetyki, dzisiaj możemy powiedzieć znacznie więcej na temat historii tych ludów. Mapa sporządzona przez Rzymianina Mele w 42 roku naszej ery, pomimo swojej niedoskonałości, przedstawia Europę z Sarmatami. Ciekawostką jest to, że Rzymianin ów umieścił w swojej mapie rzekę Wisłę, ale pod nazwą Wistula. Słowianie zasiedlani na Prusach byli nazywani w I wieku naszej ery przez starożytnych historyków Aestami. Z historycznych dokumentów dowiadujemy się, że Grek Herodot w V wieku przed naszą erą pisze o Elektronie, cennym znalezisku znad Bałtyku. Po nim o bursztynie wspomina Aristoteles w roku 340 przed naszą erą. Podróżnik Pytaes z Maseli w roku 32 przed naszą erą odkrywa Prusów podczas żeglugi po Bałtyku. Gaius Plinius, starszy Rzymianin, historyk i pisarz, w roku 54 pisze o Prusach i pochodzącym od nich bursztynie. W roku 60 cesarzowi Neronowi legionista rzymski przywozi znaczną ilość bursztynu, który Rzymianie używali do wszelkiego rodzaju ozdób. W I wieku naszej ery Klaudiusz Ptolemeusz wymienia: Sarmacja europejska ograniczona jest od północy Oceanem Sarmackim, czyli Bałtykiem, wzdłuż Zatoki Wenedyjskiej, Zatoką Gdańską, Sinus Venedicus. Pliniusz starszy w Naturalis Historia pisze: niektórzy twierdzą, że ziemie te aż do rzeki Wistula zamieszkane są przez Sarmatów, Wenedów, Ścirów. Wiadomość pochodzi z około 5 roku naszej ery. Z historyczną wiedzą, nauką, genetyką, z archeologią można przypuszczać, że mieszkańcy Sambi, Skalowi, Nadrowi, Natangi, Barcji i Warmi byli jednolitym prasłowiańskim ludem i najstarszymi mieszkańcami ziemi Prusów. Wśród często odkrywanych pruskich grobów przez archeologów znajdowane są pochówki koni. Według rosyjskiego archeologa Kułakowa takie pochówki są typowe dla Sarmatów. Odkrycie symbolu trójzęba na Sambi, Kaup i w okolicach Holsztyna świadczy o tożsamości mieszkańców ludu indoeuropejskiego z rezultatem genetycznym haplogrupy R1a i R1a1.
Prusowie nie byli jednolitym ludem. Od delty Wisły po prowincję Warmii osiedlił się celtycki lud Gotów. O Celtach mówi rosyjski badacz Smirnow, że po Grekach i Rzymianach to Celtowie w kulturze Europy zostawili po sobie największy cywilizacyjny wkład. Prawie na całych obecnych terenach Polski od IV wieku przed naszą erą Celtowie byli wszechobecni. Pomorze Wschodnie, Deltę Wisły, Pomezanie, Pogezanie, Ziemię Chełmińską, Sasinię i Galindię zamieszkiwali Ostrogoci. Przybyli oni około IV wieku przed naszą erą w czasach Aleksandra Wielkiego. Ostrogoci, lud indoeuropejski, o celtyckich korzeniach przywędrował z Nadmorza Czarnego i z Azji Mniejszej. Na mapie Westermans Grozer są zakreślone trzy miejscowości. Pierwsze takie o nazwie Prus. Nazewnictwo pochodzi od króla Bityni Prusjasza. Do nie tak dawna wszyscy badacze nie tylko uznawali, ale głęboko wierzyli w to, że Goci przybyli ze Skandynawii. Dopiero w XXI wieku wybitny szwedzki historyk Herman Lindqvist podał za nieaktualną tą wersję. Wyspa Gotlandia nie ma nic wspólnego z Gotami. Dużo wcześniej, w pierwszej połowie XVII wieku, król polski Zygmunt III Waza zlecił przeprowadzenie ekspertyzy języka gockiego z językiem szwedzkim i była ona negatywna. Atlas Poland, wydany przez Oxford w roku 1680, w rozdziale o Prusach podaje, że przyszli z Azji, prowadzeni przez Prusjasza, króla Bityni. Na zakończenie Atlas podaje twierdzenie Hartknocha, że Prusowie byli Gotami. Pani Julia Dimitrowa w swojej pracy twierdzi, że w bułgarskiej kronice z XIII wieku Getae wyemigrowali za czasów Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Pompejusza, a część za Trojana z Bityni, z terenu miasta Prusjas, do krajów bałtyckich i później w wieku III i IV powrócili do Tracji. Pod koniec V wieku Goci podbili Rzym, a po drodze zwyciężyli Hunów. I to właśnie pokrywa się z nieobecnością Gotów na ziemi wschodniego Pomorza, ziemi chełmińskiej, Sasinii i Galindii. Dalsze badania udowadniają, że Goci byli potomkami trackich Getów. Test genetyczny na współczesnych potomkach Prusów z regionu zaludnionego przez Gotów wykazywał haplogrupę R1b, 1b2a, 1b o praceltyckich korzeniach. Podsumowując, możemy powiedzieć, że wiele jest wersji o przodkach Prusów. Jeśli nie złośliwe, to z prawdą nie mające wiele wspólnego. Dzisiaj w pogoni za materializmem, czy to wszystko, czego dotyczy historia, będzie nas jeszcze interesować? Przed nami podstawowe pytanie. Co będzie ze świadomością naszych potomków w dzisiejszym globalnym świecie?